Ela i Staszek Wysoccy mieszkają w Warszawie. Adam i Małgosia Gronkiewiczowie z synami żyją w Jaśle. W Poznaniu studiuje Ola Frabińska. Wszystkich ich łączy jedno pragnienie – wyjazdu na stałe do Stanów Zjednoczonych. Wszyscy brali udział w loterii wizowej organizowanej przez rząd amerykański. W ten sposób opuszcza Polskę każdego roku kilka tysięcy osób, otrzymując prawo do pobytu i legalnej pracy w Stanach. Szczęśliwym dokumentem, który wylosowali, jest tak zwana zielona karta. Będziemy śledzić losy naszych bohaterów przez kilka miesięcy, przed i po ich wyjeździe do Ameryki. Jesteśmy w Nowym Jorku, gdzie Ela i Staszek, zaproszeni przez przyjaciół z Greenpointu, po raz pierwszy zwiedzają Manhattan. Andrzej, jako były nowojorski taksówkarz, służy im za przewodnika. Tutaj na Nowy Rok, gdzie tą kulę taką świetną się rzuca, to ona tutaj na tym maście jest, gdzie flaga teraz wisi amerykańska na tym budynku na dachu. Gdzieś parę leci z zupy, tak. Tu jaki piękny Manhattan, zobaczcie. Dół miasta. Andrzej, to jest ten teraz najwyższy? Nie. Najwyższy to jest w środku miasta, nie wyżej to jest ten nie widać to. Można zawrotu głowy dostać. Takie wrażenie, że to za chwilę się, wiesz, zawali, nie? Że bo zwiedza Nowy Jork, to żyja potem, bo jadę do Lakewood i tak będę chodził. To jest kamera, którą przywieźliśmy z Polski. Niestety nie możemy na niej tutaj oglądać to, co nagraliśmy w telewizji, bo system jest inny. Ten jest piękny, on ma 60 pięter. Policzyłem. No pewnie. Nie licząc tej szpicy tam na górze. Ale tu prawie nie słońce nie dochodzi. Trafiłem sobie kurtkę skórzaną za przetrenie. Za 2 godziny pracy. Ja mówię do Staszka, to jestem tyle lat, a jeszcze za 20 dolarów kurtki skórzanej to tu nie kupiłem, a on przyjechał i już kupił. Wie gdzie chodzi. Słuchajcie, to jest właśnie taka słynna piosenka. Tak. On śpiewa tak, jeżeli ja, tak mówią, jeżeli nie jesteś w stanie przeżyć w Nowym Jorku, to przeżyjesz. Każdy wszędzie na całym świecie, w każdym miejscu, da sobie radę, jak sobie dasz radę w Nowym Jorku. To są słowa tej piosenki. Ale też mówi, it's up to you, znaczy. Zależy tylko od ciebie, mówię. Pytał, skąd my jesteśmy, nie? Że z Polski, to on tam zaczął coś grać i tam o Polsce zaśpiewał. Tak, na koniec powiedział, niech pan, na koniec zaśpiewał, niech Pan Bóg błogosławi Polskę. Ale które? Te? No te, no. How much? This is
Gdzie tego to za zika? To jest Frida, ale oleci. Frida, ale? To znaczki po to. Frida, ale jest chyba 2,5. No co, nabywamy coś do roku kupna? 2,5. Po 2,5. Widzisz? Tak jak na bazarze w Warszawie. No, no, nie odejdzie. Dlatego tak. Nie odejdzie. Trzeba się je targować. Zaraz sobie przypniemy. Pokaż, takie same jak mój, no trochę inne. No bo mój tańszy, mój dolara kosztował. Marili. No, pili. Gramy w klubie teraz. Wiesz, popili? No. Nowy Jork, Janki to są? No to jak na pieczapkach, no to gdzie za chłopca? 6 years. 6 years. To te czapki ten dzieciakom to spadną całkiem. Nie, to są uniwersalne, bo tam stuje się reguluje. Ale... $1 jedna paczka. A w czym one są? Gdzie? No, na gorąco. Ale faktycznie jakieś tak, nie pierwszy raz tak jest. Dobre, nie? To jeszcze płoskie. Ja tyle to nie przejem. Byłem w butu stąd. Ale ty! Ja bym sobie? No, wyłożony zobacz. Ja bym sobie. O! Mam cię! I są zawsze bardzo ładne dekoracje. Ale nie pachnie. Mówisz, jak samolot wdecha wygląda. Się fajnie wygląda. W budynku. Strasznie dużo lata. I tak teraz mniej lata jak przedtem. Co to jest, na co ja się gapię? Tak? To jest, wszystko się nazywa Rockefeller Center. To rodzina Rockefellerów. Bogaci ludzie, oni to wszystko wybudowali, te budynki. To są restauracje, tam jest, tu jest. Sobie poradziła teraz na łyżwach. Ja na łyżwach nie jeździłam ze 20 lat. Tak? Na kortach tenisowych w parku Skarżyńskim jeździłem na łyżwach. Wiesz jak to po szkole, teczkę się rzucało, łyżwy i na lodowisko. No i na sadzawkę. No to Oskara będziemy odbierać jeszcze najmniej ty. Może nie tego, nie potrzebujemy. To jest jedno z miast, gdzie kościoły są niższe od budynków, bo przeważnie, aha, powiedzmy, jak się gdzieś idzie, to kościoły górują nad miastem. A tutaj zobacz, znikają po prostu, przez ośrodki. Raczej! Stach! Six. Z ketchupem, z cebulą, z kapustą kwaszoną na gorąco. Dobry, aż pali. Lepsze jadłam. Nie bardzo smakuje. Ale jemu trzeba dolara wrzucić. To ty bardziej. No, 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 no. To my wife. To by też za budzi. Nasze lady. To jest kobieta, co chcesz? Zazdrosny jesteś? Bo ja nie mogę się dogadać z tą statuą wolności. Na wprost mamy właśnie statuę wolności. To jest... Pani Nowego Jorku, pani tutaj, tak. No ona tam stoi na takiej jakiejś małej wysepce chyba. Tak, to jest wyspa i ta wyspa się nazywa Liberty Island. Thank you.
Thank you. Thank you. My brother is dead. Oh yeah? Mój brat umarł tydzień temu w Polsce. Ja jestem z Polski i bardzo lubiliśmy ten utwór i moja mama też. Thank you. Sobota. Powoli kończy się ostatni dzień pracy Adama przed przyjazdem żony z synami. Jutro po południu odbierze on ich z chicagowskiego lotniska O'Hare. Same pochówki. No, chyba nie. Ty był za 10 drugie. I po pracy. Hajra. Gdzie wojna? Przed wojną też dawali. Kąpiel i te zakupy, no bo naprawdę bez was nie zrobię nic. Trochę tu zimno w tej chałupie, ale da się wytrzymać. Przyjedzie żona, będzie ogrzewać. Jak pójdę na jakąś ostatnią imprezę przed przyjazdem żony. Trzeba gdzieś iść na jaką dyskotekę, bo później się skończy. Tak jak to mama zawsze powtarzała, urwie się jak cielęciu cycek. I to tak pewnie będzie. Przyjedzie żona. A jak się wydarłem tutaj do tej Ameryki, to tak jak taki piesek z łańcucha. Poszedł i tyle, i wolności zażył. To jak przyjedzie, to czuję, że się skończy ta sielanka. Także... już to słucham. Robiłem, co chciałem. Nic mnie nie interesowało. Chciałem, to jadłem. Nie chciałem, to nie jadłem. Chciałem, to sprzątałem. Nie chciałem, to nie sprzątałem. Nikt mi za uszami nie, że tak powiem, nie turczał do ucha, że zrób to, zrób tamto. I to była dla mnie wolność. Przez 12 lat to stanę słyszałem. To czegoś tego nie zrobił, czegoś tamtego tu położyłeś, tuś nie umył. Tu to, tu to. A tu nagle taki spokój. Błoga cisza. A myślę, że taka rozłąka 3-miesięczna to nam była nawet potrzebna. Już tam nie to, że się coś tam psuło między nami, tylko tak jakoś może teraz będziemy się lepiej doceniać, szanować.
czuć tą... To wie? Tęsknotę za sobą. Może odżyje miłość na stare lata. Odnowi się. W kościele śluby małżeńskie się odnawia, tak tutaj między nami się odnowi. Ameryka nas połączy z powrotem. Dobre i złe. Oby tylko na dobre. Nie ma portfeli, bo portfela, ale coś ułożyć, jakieś pieniądze. Musimy sobie znaleźć ten sweterek weźmie. No, to jest właśnie moje pranie. Trochę to nieładnie wygląda. Żona jakby to widziała, to by o pomstę do nieba wołała, ale trudno. Nie widzi? I to jest właśnie ta moja wolność, że sobie tutaj wsadzę. Ale jutro się to skończy. Kasa, możemy iść w tango. Dzień dobry, Bogdan. Witam wszystkich tych, którzy wstali. Rozpoczynają konkretny i dobry, pogodny weekend. W tle muzyka, wszystko jest na sprzedaż, także każdy chce coś sprzedać. Najlepiej jest, jak się nie ma nic do sprzedania i spokojnie się spędza czas, gdzie można przez całą sobotę, całą niedzielę nic nie robić, nie myśleć o sprzedaży i odpoczywać. Tego Państwu życzę. Przypominamy tym wszystkim, którzy borykają się z trudnościami finansowymi, że jest możliwość pracy i pracy dla doświadczonych i nie tylko osób. Jeżeli chcecie pomyśleć o karierze realnościowej, dzwońcie do firmy Interamer. Zegary, poduszki, narzuty, obrazy i dywany. Takich kolorów, takich pomysłów nigdzie nie znajdziesz. A to polski sklep Book Interiors. 4155 West Dundee, Northbrook, 847-412-9770. Między nami dzieciakami. Czyli radio dla najmłodszych. Będziemy mieli teraz mały problem techniczny, bo dzieci nie mają słuchawek, a tu w telefonie, czyli w głośnikach nie słychać, tylko w słuchawkach. Chicago raczej nie znam. Tyle co w pracy, na przykład jedziemy tam z ofisu do jakiejś pracy, no to wtedy coś tam poznaję. A tak w sobotę, no obracamy się tylko w środowisku swoich znajomych, Polaków, także, a oni nie chodzą raczej na jakieś takie wypady, tylko też albo do polskiej jakiej tam knajpki czy restauracji. I tak to się kręci. W centrum miasta, downtown, nie, tam nie byłem. Ale chciałbym to poznać, ale to dopiero początek, co to jest. Kiedyś tam na pewno pójdę. Pojedziemy z żoną. No coś zwiedzimy, może zobaczymy. Ela i Staszek kontynuują spacer po Nowym Jorku. Tym razem, tak jak tysiące turystów z całego świata, udają się na miejsce tragedii z 11 września 2001 roku. Jędrusz, jak oni tu uciekali? Góry, jak ten pył tu walną, to... Ze wszystkie strony, aby jak najdalej. Ile stąd do tego? Ludzie uciekali stąd i potem przez mosty, bo mosty były zamknięte dla ruchu drogowego. Tysiące ludzi wszystko uciekało i na mosty, żeby uciec z Manhattanu stąd. Ale to powietrze już jest takie inne, duszące. W dachu żeśmy patrzyli i było widać już te wszystkie te dymy, te wiesz, te wybuchy, to wszystko żeśmy widzieli. Staszek, te budynki dokładnie tu stały. Zobacz, jak to się waliło, widzisz tam ten budynek stary, zobacz, jak spalony jest, widzisz, na dachu. Ten jest też w remoncie, cały jest obłożony siatką i go remontują, bo szyby powypadały, wszystko, nie? Bo to przecież wszystko, szkło leciało w powietrze, wiesz, kamienie, beton, no to straszne to było to wszystko. Bardzo często do tych budynków przyjeżdżałem. Ja nieraz potrafiłem być 3-4 razy na dzień w tych dwóch budynkach. Tam na setnym czy którymś piętrze, powiedzmy, w zależności jaka tam kompania, do której ja te koperty przywoziłem, prawda?
ale ja akurat skończyłem z tą pracą jakiś rok czasu, niecały rok przed tym wybuchem, bo jakbym nie skończył, to mógłbym też tam być obecny akurat, mógłbym przyjechać do tych budynków w tym czasie. Bo wszystko mówię, że tu wszystko. Czas jakiś minął i ten, ale jakiś rok czasu, niecały rok przed tym wybuchem, bo jakbym nie skończył, to mógłbym też tam być obecny akurat, mógłbym przyjechać do tych budynków w tym czasie. Bo wszystko mówię, że tu wszystko. Czas jakiś minął i ten, ale czuję się tutaj jakiś, ja taki niepokój czuję. Staszek, zaś ten pył jeszcze, zaś to wszystko siedzi, widzowaj. Akurat tam byliśmy, ja czytałem tą nazwę, nie? Muzeum, ale nie wiedzieliśmy, że tam dają... No fear. Nie ma strachu. To był główny cel, żeby zastraszyć ludzi. Ale to im się nie udało. Come on, Daniel, we're shot. Łukaszku, ty jesteś bohaterem. Twoja siostra Kamila, rodzice. Staszek jako były kolarz przypomina sobie, że jedną z ofiar ataku terrorystycznego był syn Ryszarda Szurkowskiego. Andrzejku, no to mi bardzo bliski jest, bo ja Ryszarda troszeczkę znam. Kiedyś się otarliśmy na jakimś wyścigu, gdzie się ja troszeczkę ścigałem. A potem ja pracowałem, wykonywałem robotę w jego sklepie na kole, na obozowej. Tam centralne mu przerabiałem troszeczkę i mieliśmy okazję te 4 godziny ze sobą pobyć. I on mówił, że on tutaj ma syna. To jest jego syn, tak? Tak, to jest jego syn i tak. On ma jeszcze jednego syna teraz w Polsce, Wiktora. Ten chłopak to co on miał za 20 lat i co on był winien? Co on komu złego zrobił? Płakać się chce i tyle. To jest właśnie na pamięci delivery boy, który sobie roznoszą pocztę. Nie przyjechał tu jakiś chłopak do pracy albo coś przywiózł na rowerze. Soul and it's called New York City. New hopes and dreams are where you're gonna go. How about that place with all that soul? Do you know what a place I'm talking about? You in a place where you don't know a thing, not a word to be spoken, nobody's name. Searching for a sign, a kind of eye. Maybe you just kind of